Próbując mrożonki, zwracajmy uwagę na stan opakowania, aby torebka bądź pudełko nie było uszkodzone. Poza tym na powierzchni nie powinno być śladów oszronienia, a składniki nie mogą być zbite w jedną całość, gdyż może to świadczyć o tym, że produkt był wcześniej rozmrożony i ponownie uległ zamrożeniu. Najlepiej mrożonki wkładać do koszyka, gdy kończymy zakupy i udajemy się do kasy. Tym sposobem ograniczamy czas, gdy mrożony produkt jest narażony na wyższe temperatury otoczenia. Dlatego warto na zakupy zabierać torbę termoizolacyjną. Ona bardzo dobrze chroni mrożonkę, nim trafi do naszej zamrażarki w domu. Proces mrożenia jest bardzo dobrą formą przechowywania żywności, a straty składników odżywczych, głównie witamin, są mniejsze w porównaniu z suszeniem czy konserwowaniem. Polecam stosowanie mrożonek do przygotowywania dań, zwłaszcza w okresie zimowym i wczesnowiosennym, gdy dostępność świeżych warzyw i owoców jest mniejsza. Nie każdy wie, że Polska jest wiodącym producentem mrożonek, a ich jakość jest doceniana przez konsumentów na całym świecie. Dlatego korzystajmy z polskich mrożonych warzyw i owoców. Naprawdę warto.